mamy kawałek przewodnika, na przykład złoto, srebro, miedź i tym podobne. Teraz przewodnik ten ma wypadkowy ładunek, który jest ujemny, prawda? I teraz my wiemy, że ładunek gromadzi się na powierzchni, tak jak na tym rysunku. Wiemy też, że linie pola przy powierzchni są prostopadłe do powierzchni przewodnika, prawda? Oraz wiemy, że wewnątrz E jest równe 0, prawda? Że wewnątrz przewodnika natężenie pola elektrycznego jest równe 0. Weźmy sobie teraz jakieś dwa punkty na powierzchni przewodnika. Na przykład weźmy sobie punkt tutaj, niech to będzie punkt A, oraz tutaj sobie weźmy punkt B. Dobrze? I teraz, proszę Państwa, idziemy od punktu A do punktu B po powierzchni tego przewodnika. Narysuję sobie tutaj trajektorię na czerwono, prawda? Idziemy po powierzchni tego przewodnika od punktu A do punktu B, prawda? I narysujmy sobie jakieś wektorki dr, na przykład tu mamy jeden wektorek dr. Tutaj mamy wektorek dr, dobrze? No i teraz zastosujmy wzór, który już wielokrotnie pisaliśmy, że potencjał w punkcie A odjąć potencjał w punkcie B to jest po prostu całka krzywoliniowa od punktu A do punktu B natężenie pola elektrycznego i loczyn skalarny dr. Ale zobaczmy, proszę Państwa, korzystamy z tej właściwości przewodnika, że tuż przy powierzchni linie pola elektrycznego wchodzą prostopadle do powierzchni, czyli wektory natężenia pola elektrycznego są prostopadłe do powierzchni. A więc, proszę Państwa, na powierzchni zachodzi taka relacja, prawda? Bo tutaj te wektorki dr idą po powierzchni, a linie pola są prostopadłe do powierzchni. A więc iloczyn skalarny jest równy 0, bo mamy wektory prostopadłe. A zatem to jest równe 0. Czyli dochodzimy do wniosku, że V w punkcie A jest równe V w punkcie B. Czyli, proszę Państwa, dochodzimy do wniosku, że wszystkie punkty na powierzchni tego przewodnika mają dokładnie taki sam potencjał, prawda? No bo ten punkt A i punkt B to mogą być dowolne punkty, prawda? Argument będzie dokładnie taki sam. Wszystkie punkty na powierzchni przewodnika mają dokładnie taki sam potencjał. Zróbmy teraz inne ćwiczenie. Weźmy sobie jakiś, na przykład jakiś punkt tutaj wewnątrz przewodnika. Oznaczmy sobie ten punkt przez A oraz jakiś drugi punkt, powiedzmy, tutaj oznaczmy sobie ten punkt przez B. I bierzemy sobie jakąś trajektorię, na przykład taką, prawda? Idziemy sobie wewnątrz i tutaj mamy nasze wektorki dr. Narysowałem sobie jeden wektorek dr. No i, proszę Państwa, powtarzamy nasze ćwiczenie. Mamy teraz tak. Potencjał w punkcie A odjąć potencjał w punkcie B to się równa całka od A do B natężenie pola elektrycznego i loczyn skalarny dr. Ale ta całka jest już bardzo prosta, bo wiemy, że wewnątrz przewodnika natężenie pola elektrycznego równa się 0. To jest jedna z właściwości przewodników, czyli to się równa 0, a więc ta cała całka się równa 0, prawda? Czyli dochodzimy do wniosku, że potencjał w punkcie A jest równy potencjałowi w punkcie B. Czyli, proszę Państwa, wszystkie punkty wewnątrz przewodnika mają dokładnie taki sam potencjał. Czyli, krótko mówiąc, możemy teraz podsumować te obie obserwacje, że zarówno na powierzchni, jak i wewnątrz przewodnika mamy ten sam stały potencjał. Jeśli w jednym punkcie, na przykład, potencjał jest równy 10 V, no to 10 V, proszę Państwa, jest w każdym punkcie tego przewodnika. No i, proszę Państwa, to ma znaczenie praktyczne. No bo, na przykład, narysujmy sobie jakąś bateryjkę. Mamy jakąś taką zwykłą bateryjkę 9-woltową. Ona wygląda jakoś tak. Mamy bateryjkę 9-woltową. Co to znaczy, że bateria jest 9-woltowa? 9 V. To znaczy, że różnica potencjału między jednym biegunem a drugim biegunem jest równa 9 V. Teraz jeśli weźmiemy sobie, na przykład tutaj przyczepimy jakiś przewodnik, jakiś kabelek, oraz tutaj sobie przyczepimy jakiś kabelek, prawda, jakiś przewodnik, to teraz my wiemy, że na tym prawym przewodniku mamy wszędzie dokładnie taki sam potencjał. My wiemy, że na tym lewym przewodniku mamy wszędzie taki sam potencjał. I teraz, jeśli różnica potencjału między jednym biegunem a drugim jest 9 V, to my wiemy, że różnica potencjału między tym punktem a tym punktem też będzie 9 V. Między tym punktem a tym punktem różnica potencjału też będzie 9 V. Prawda? Najważniejsza lekcja z tego wykładu jest taka, że potencjał jest stały na powierzchni i wewnątrz przewodnika. To tyle.